Dzień dobry, bardzo dziękuję. Dziś jestem tutaj, aby powiedzieć wam, że Zachód jest w niebezpieczeństwie. Jest w niebezpieczeństwie, ponieważ ci, którzy rzekomo powinni bronić wartości Zachodu, zostali ogarnięci wizją świata, która nieuchronnie prowadzi do socjalizmu, a w konsekwencji do ubóstwa. Niestety, w ostatnich dziesięcioleciach, motywowani przez niektóre dobrze intencjonowane pragnienia niesienia pomocy bliźniemu, a inni przez chęć należenia do uprzywilejowanej kasty, główni przywódcy świata zachodniego porzucili model wolności na rzecz różnych wersji tego, co nazywamy kolektywizmem. Jestem tutaj, aby powiedzieć, że eksperymenty kolektywistyczne nigdy nie są rozwiązaniem problemów dotykających obywateli świata, lecz przeciwnie, są ich przyczyną. Uwierzcie mi, nikt lepiej niż my, Argentyńczycy, nie może dostarczyć wam świadectw tych dwóch kwestii. Gdy przyjęliśmy model wolności, w roku 1860 w ciągu 35 lat staliśmy się pierwszą potęgą światową, podczas gdy po tym, jak przyjęliśmy kolektywizm, przez ostatnie 100 lat obserwowaliśmy, jak nasi obywatele zaczęli systematycznie biednieć, aż spadliśmy na 140 miejsce na świecie. Ale zanim przystąpimy do tej dyskusji, ważne jest, abyśmy najpierw przyjrzeli się danym, które uzasadniają, dlaczego kapitalizm wolnorynkowy to nie tylko wykonalny model, by zakończyć światowe ubóstwo, ale także jedyny moralnie słuszny sposób, aby to osiągnąć. Jeśli przyjrzymy się historii postępu ekonomicznego, to widzimy, że od roku zerowego do około roku 1800 światowy PKB per capita pozostawał praktycznie stały przez cały ten okres. Jeśli spojrzymy na wykres postępu wzrostu gospodarczego w historii ludzkości, zobaczymy wykres w kształcie kija hokejowego, funkcję wykładniczą, która pozostawała stała przez 90% czasu i wystrzeliła w górę wykładniczo od XIX wieku. Jedynym wyjątkiem od tej historii stagnacji był koniec XV wieku ze względu na odkrycie Ameryki. Ale pomijając ten wyjątek, przez cały okres od roku zerowego do roku 1800 globalny PKB per capita pozostawał na stałym poziomie. Cóż, kapitalizm nie tylko spowodował eksplozję dobrobytu od momentu, gdy został przyjęty jako system ekonomiczny, ale jeśli przeanalizuje się dane, widać, że wzrost nawet przyspieszał przez większość tego okresu. Przez cały okres od roku zerowego do 1800 wskaźnik wzrostu PKB na osobę utrzymywał się na stabilnym poziomie około zaledwie 0,02% rocznie, czyli praktycznie bez wzrostu. Od XIX wieku, dzięki rewolucji przemysłowej, wzrost wynosi 0,66%. W takim tempie, aby podwoić produkt krajowy brutto na osobę, wzrost taki musiałby trwać przez 107 lat. Natomiast patrząc na lata 1900 do 1950, widzimy, że tempo wzrostu przyspiesza do 1,36% rocznie. Już nie potrzebujemy 107 lat, aby podwoić PKB per capita, tylko 66. W latach 1950 do 2000 zobaczymy, że roczna stopa wzrostu wynosiła 2,1%, co oznacza, że światowy PKB per capita podwajał się w zaledwie 33 lata. Ta tendencja, zamiast wygasać, jest nadal żywa do dnia dzisiejszego. W latach 2000 do 2023 wskaźnik wzrostu ponownie przyspieszył do 3% rocznie, co oznacza, że moglibyśmy podwoić nasz światowy PKB per capita w zaledwie 23 lata. A więc kiedy analizuje się PKB per capita od roku 1800 do dziś, to widać, że po rewolucji przemysłowej światowe PKB na osobę wzrosło ponad 15-krotnie, generując eksplozję dostatku, która wydobyła z ubóstwa 90% światowej populacji. Nigdy nie powinniśmy zapominać, że koło roku 1800 blisko 95% światowej populacji żyło w skrajnym ubóstwie, podczas gdy ta liczba spadła do 5% w roku 2020 przed pandemią. Wniosek jest oczywisty. Daleko od bycia przyczyną naszych problemów, kapitalizm wolnorynkowy jako system ekonomiczny jest jedynym narzędziem, które posiadamy, aby zakończyć głód, ubóstwo
i nędzę na całym świecie. Dowody empiryczne są niepodważalne. Dlatego nie ma wątpliwości, że kapitalizm wolnorynkowy jest lepszy w kwestii wydajności. Natomiast lewicowa doksa zaatakowała kapitalizm za kwestie moralne, za bycie, jak twierdzą jego krytycy, niesprawiedliwym. Owi krytycy mówią, że kapitalizm jest zły, ponieważ jest indywidualistyczny, a kolektywizm jest dobry, ponieważ jest altruistyczny wobec innych i dlatego walczą o sprawiedliwość społeczną. Ale ten koncept, który w pierwszym świecie stał się modny w ostatnim czasie, w moim kraju jest stałym elementem dyskursu politycznego od ponad 80 lat. Problem w tym, że sprawiedliwość społeczna ani nie jest sprawiedliwa, ani nie przynosi korzyści społeczeństwu. Wręcz przeciwnie, to idea z natury niesprawiedliwa, ponieważ oparta na przemocy. Jest to niesprawiedliwe, ponieważ państwo finansuje się z podatków, a podatki są pobierane w sposób przymusowy. A może ktoś z nas powie, że płaci podatki z czystej, nieprzymuszonej woli? Oznacza to, że państwo finansuje się poprzez przymus, a im większe obciążenie podatkowe, tym większy przymus i mniejsza wolność. Osoby promujące sprawiedliwość społeczną wychodzą z założenia, że cała gospodarka to tort, który można podzielić inaczej. Ale ten tort nie spadł z nieba. To dostatek tworzony w tym, co na przykład Israel Kirchner nazywa procesem odkrywania rynku. Jeśli nie ma zapotrzebowania na dobra produkowane przez jakąś firmę, to ta firma upadnie, jeśli nie dostosuje się do wymagań rynku. Jeśli wytworzy ona produkt dobrej jakości w atrakcyjnej cenie, to odniesie sukces i wyprodukuje więcej, bo rynek jest procesem odkrywania, w którym kapitalista w trakcie działania znajduje właściwy kierunek. Ale jeśli państwo karze kapitalistę za sukces i blokuje go w tym procesie odkrywania, to niszczy jego motywację, a konsekwencją tego jest, że będzie produkował mniej, a tort się zmniejszy, co wyrządzi szkodę dla całego społeczeństwa. Kolektywizm, hamując te procesy odkrywania i utrudniając przyswajanie tego, co zostało odkryte, krępuje przedsiębiorcę i uniemożliwia mu produkcję lepszych dóbr oraz świadczenie lepszych usług po lepszej cenie. Jak więc to możliwe, że ze strony akademii, organizacji międzynarodowych, polityki i teorii ekonomicznej demonizuje się system ekonomiczny, który nie tylko wyciągnął 90% światowej populacji z najgłębszej biedy i robi to coraz szybciej, ale jest także sprawiedliwy i lepszy moralnie? Dzięki kapitalizmowi wolnorynkowemu świat jest dziś lepszy niż kiedykolwiek. Nigdy w całej historii ludzkości nie było momentu większego dobrobytu niż ten, który przeżywamy dzisiaj. Świat dzisiejszy jest bardziej wolny, bogatszy, spokojniejszy i bardziej dostatni niż kiedykolwiek wcześniej w naszej historii. To prawda dla wszystkich, ale w szczególności dla tych krajów, które są wolne, gdzie szanuje się wolność gospodarczą i prawa własności prywatnej, ponieważ te kraje, które są wolne, są 12 razy bogatsze niż te represjonowane. Najuboższa warstwa społeczeństwa w krajach wolnych żyje lepiej niż 90% populacji w krajach represjonowanych. Kraje wolne mają 25 razy mniej osób żyjących w biedzie i 50 razy mniej w skrajnym ubóstwie. I na dodatek obywatele wolnych krajów żyją o 25% dłużej niż obywatele krajów represjonowanych. Zatem, aby zrozumieć, czego mam zamiar bronić, ważne jest, aby określić, co rozumiem przez libertarianizm, kiedy o nim mówię. Aby to zdefiniować, wracam do słów największego bohatera idei wolności w Argentynie, profesora Alberta Venegasa Lyncha Juniora, który mówi: libertarianizm to nieograniczony szacunek dla życiowego projektu drugiego człowieka oparty na zasadzie nieagresji i obronie prawa do życia, wolności i własności, których podstawowymi instytucjami są własność prywatna, wolny rynek bez interwencji państwowej, wolna konkurencja, podział pracy i społeczna współpraca, gdzie sukces można osiągnąć jedynie dostarczając bliźniemu lepszej jakości towarów po lepszej cenie. Innymi słowy, kapitalista odnoszący sukcesy przedsiębiorca jest dobroczyńcą społecznym, który zamiast przywłaszczać sobie cudze bogactwo, przyczynia się do ogólnego dobrobytu. W końcu odnoszący sukcesy przedsiębiorca jest bohaterem. To jest właśnie model, który proponuje dla przyszłej Argentyny, model oparty na fundamentalnych zasadach libertarianizmu, obronie życia, wolności i własności. W
Więc jeśli kapitalizm wolnorynkowy i wolność gospodarcza były wspaniałymi narzędziami do zakończenia ubóstwa na świecie i obecnie znajdujemy się w najlepszym momencie w historii ludzkości, to warto zastanowić się, dlaczego mówię, że Zachód jest w niebezpieczeństwie. Twierdzę, że Zachód jest w niebezpieczeństwie właśnie dlatego, że w tych krajach, gdzie powinniśmy bronić wartości wolnego rynku, własności prywatnej i innych instytucji libertarianizmu, części establishmentu politycznego i ekonomicznego, niektóre z powodu błędów w swoim teoretycznym podejściu, inne z ambicji władzy podkopują fundamenty libertarianizmu, otwierając drzwi socjalizmowi i potencjalnie skazując nas na ubóstwo, nędzę i stagnację. Ponieważ nigdy nie powinno się zapominać, że socjalizm jest zawsze i wszędzie zjawiskiem zubażającym, które zakończyło się niepowodzeniem we wszystkich krajach, w których próbowano go wprowadzić, niepowodzeniem w sferze ekonomicznej, społecznej, kulturowej, a co więcej, spowodował on śmierć ponad 100 milionów ludzi. Podstawowym problemem Zachodu dzisiaj jest to, że musimy stawić czoła nie tylko tym, którzy nawet po upadku muru i przytłaczających dowodach empirycznych nadal walczą o zubożający socjalizm, ale także naszym własnym liderom, myślicielom i akademikom, którzy opierając się na błędnej ramie teoretycznej podważają fundamenty systemu, który dał nam największy wzrost bogactwa i dobrobytu w naszej historii. Ramą teoretyczną, o której mówię, jest neoklasyczna teoria ekonomiczna, która projektuje narzędzia, które niechcący prowadzą do interwencjonalizmu państwa, socjalizmu i degradacji społeczeństwa. Problem neoklasycznych ekonomistów polega na tym, że skoro model, w który się zakochali, nie odzwierciedla rzeczywistości, niezgodność przypisują domniemanym błędom rynkowym, zamiast zweryfikować założenia swojego modelu. Na podstawie domniemania o rzekomym błędzie rynkowym wprowadza się regulacje, które jedynie powodują zakłócenia w systemie cen, uniemożliwiając kalkulację ekonomiczną, a co za tym idzie oszczędności, inwestycje i wzrost. Ten problem tkwi zasadniczo w tym, że nawet rzekomi ekonomiści liberalni nie rozumieją, czym jest rynek, ponieważ gdyby go zrozumieli, szybko by zauważyli, że niemożliwe jest istnienie czegoś takiego jak błąd rynkowy. Rynek to nie tylko graficzny opis krzywej podaży i krzywej popytu na wykresie. Rynek to mechanizm współpracy społecznej, w ramach którego dobrowolnie wymienia się prawa własności. Zatem biorąc pod uwagę tę definicję, mówienie o błędzie rynkowym jest oksymoronem. Nie istnieje coś takiego jak błąd rynkowy. Jeśli transakcje są dobrowolne, jedynym kontekstem, w którym może wystąpić błąd rynkowy, jest sytuacja przymusu. A jedynym tworem, który ma zdolność do powszechnego przymusu, jest państwo, bo posiada monopol na stosowanie przemocy. W związku z tym, jeśli ktoś uważa, że występuje błąd rynkowy, poleciłbym sprawdzić, czy nie ma tam ingerencji państwa. Jeśli stwierdzi, że nie ma ingerencji państwa, sugeruję przeprowadzenie analizy jeszcze raz, ponieważ z pewnością jest ona błędna. Błędy rynkowe po prostu nie istnieją. Przykładem domniemanych błędów rynkowych, które opisują neoklasiści, jest kumulacja kapitału w gospodarce. Jednakże bez funkcji wykazujących rosnące korzyści skali, którym odpowiada kumulacja kapitału w gospodarce, nie moglibyśmy wyjaśnić wzrostu gospodarczego od roku 1800 do dziś. Jakie to ciekawe. Od roku 1800 wzwyż, przy populacji rosnącej ponad 8 lub 9-krotnie, PKB na osobę wzrosło ponad 15-krotnie, to znaczy, że korzyści rosną. To sprawiło, że skrajne ubóstwo zmniejszyło się z 95 do 5%. Jednakże ta obecność rosnących zysków oznacza kumulację kapitału, coś, co można by nazwać na przykład monopolem. Jak to możliwe, że coś, co przyniosło tyle dobrego, jest uznawane przez teorię neoklasyczną za błąd rynkowy? Ekonomiści neoklasyczni, opuśćcie swoją ramę. Gdy model zawodzi, nie należy złościć się na rzeczywistość, trzeba złościć się na model i go zmienić.
Dylemat, z którym mierzy się model neoklasyczny, polega na tym, że deklaruje chęć doskonalenia rynku poprzez zwalczanie tego, co uznaje za błędy, ale robiąc to nie tylko otwiera drzwi dla socjalizmu, ale również szkodzi wzrostowi gospodarczemu. Przykład: regulowanie monopoli, niszczenie ich zysków i rozbijanie rosnących korzyści automatycznie zniszczyłoby wzrost gospodarczy. Innymi słowy, za każdym razem, gdy próbujecie dokonać korekty rzekomego błędu rynkowego, nieuchronnie, przez niezrozumienie tego, czym jest rynek, lub przez zauroczenie się wadliwym modelem, otwieracie drzwi do socjalizmu i skazujecie ludzi na ubóstwo. Mimo teoretycznego dowodu na to, że interwencja państwa jest szkodliwa, oraz empirycznych dowodów na jej niepowodzenie, ponieważ nie mogło być inaczej, rozwiązanie, które zaproponują kolektywiści, to nie większa wolność, lecz większa regulacja prowadząca do spirali coraz to nowych regulacji, aż wszyscy staniemy się biedniejsi, a życie każdego z nas będzie zależne od biurokraty siedzącego w luksusowym biurze. Wobec wielkiej porażki modeli kolektywistycznych i niezaprzeczalnego postępu świata wolnego, socjaliści zostali zmuszeni do zmiany swojej agendy. Porzucili oni walkę klas opartą na systemie ekonomicznym, aby zastąpić ją innymi domniemanymi konfliktami społecznymi, również szkodliwymi dla życia społecznego i wzrostu gospodarczego. Pierwszą z tych nowych bitew była śmieszna i nienaturalna walka między mężczyzną a kobietą. Natomiast libertarianizm ustanawia równość między płciami. Kamień węgielny naszego credo głosi, że wszyscy ludzie są stworzeni równi, że wszyscy mamy te same niezbywalne prawa nadane przez Stwórcę, wśród których znajdują się życie, wolność i własność. Jedynym rezultatem tej agendy radykalnego feminizmu jest większa ingerencja państwa w proces gospodarczy, tworzenie miejsc pracy dla biurokratów, którzy nie wnieśli nic do społeczeństwa, czy to w formie ministerstw kobiet, czy międzynarodowych organizacji promujących tę agendę. Jednym z konfliktów, które poruszają socjaliści, jest konflikt człowieka z naturą. Twierdzą, że ludzie niszczą planetę i że należy ją chronić za wszelką cenę, nawet poprzez postulowanie mechanizmów kontroli populacji czy krwawej agendy aborcji. Niestety te szkodliwe idee głęboko zakorzeniły się w naszym społeczeństwie. Neomarksistom udało się stłumić zdrowy rozsądek Zachodu. Osiągnęli to dzięki przejęciu kontroli nad środkami przekazu, kulturą, uniwersytetami i tak również nad organizacjami międzynarodowymi. Ostatni przypadek jest być może najpoważniejszy, ponieważ dotyczy instytucji, które mają ogromny wpływ na decyzje polityczne i ekonomiczne krajów należących do tych organizacji wielostronnych. Na szczęście coraz więcej z nas odważa się podnieść głos, ponieważ widzimy, że jeśli nie będziemy bezpośrednio zwalczać tych idei, jedynym możliwym skutkiem będzie coraz większe państwo, więcej regulacji, więcej socjalizmu, więcej ubóstwa, mniej wolności i w konsekwencji gorszy standard życia. Zachód niestety już zaczął podążać tą drogą. Wiem, że dla wielu może to brzmieć absurdalnie, gdy mówi się, że Zachód skłania się ku socjalizmowi, ale jest to absurdalne tylko o tyle, o ile ograniczamy się do tradycyjnej definicji ekonomicznej socjalizmu, która zakłada, że jest to system gospodarczy, w którym państwo jest właścicielem środków produkcji. Ta definicja powinna być moim zdaniem zaktualizowana do obecnych okoliczności. Dziś państwa nie muszą bezpośrednio kontrolować środków produkcji, aby kontrolować każdy aspekt życia jednostki. Za pomocą narzędzi takich jak emisja pieniądza, zadłużanie się, subsydia, kontrola stóp procentowych, kontrole cen i regulacje mające na celu korygowanie domniemanych błędów rynkowych, państwa mogą kierować losami milionów ludzi. Tak właśnie doszliśmy do momentu, w którym pod różnymi nazwami czy formami znaczne części powszechnie akceptowanych ofert politycznych w większości krajów Zachodu są wariantami kolektywistycznymi. Bez względu na to, czy otwarcie deklarują się jako komuniści, faszyści, naziści, socjaliści, socjaldemokraci, narodowo-socjaliści, demokraci chrześcijańscy, keynesiści, neo-keynesjanie, progresiści, populiści, nacjonaliści czy globaliści. W gruncie rzeczy nie ma istotnych różnic.
Wszyscy oni utrzymują, że państwo powinno kierować wszystkimi aspektami życia jednostek. Wszyscy oni oferują model przeciwny temu, który doprowadził ludzkość do najbardziej spektakularnego postępu w jej historii. Przybyłem tu dzisiaj, aby zaprosić inne kraje Zachodu do powrotu na ścieżkę dobrobytu. Wolność gospodarcza, minimalny rząd i nieograniczony szacunek dla własności prywatnej to kluczowe warunki wzrostu gospodarczego. Ten fenomen zubożenia, które wywołuje kolektywizm, nie jest fantazją ani fatalizmem. To rzeczywistość, którą Argentyńczycy znają bardzo dobrze od co najmniej 100 lat. Ponieważ już to przeżyliśmy, już przez to przeszliśmy. Dlatego, że, jak powiedziałem wcześniej, odkąd zdecydowaliśmy się porzucić model wolności, który uczynił nas bogatymi, jesteśmy uwięzieni w błędnym kole, gdzie z każdym dniem stajemy się biedniejsi. To jest coś, czego my już doświadczyliśmy i jesteśmy tutaj, aby was ostrzec przed tym, co może się stać, jeśli zachodnie kraje, które wzbogaciły się na modelu wolności, będą kontynuować tę drogę niewoli. Argentyński przypadek to empiryczny dowód na to, że nie ma znaczenia, jak bardzo jesteś bogaty, ile masz zasobów naturalnych, nie ma znaczenia, jak wykwalifikowana jest populacja, ani jak bardzo jest wykształcona, ani ile sztabek złota znajduje się w skarbcu banku centralnego. Jeśli zostaną podjęte działania, które zakłócają swobodne funkcjonowanie rynków, wolną konkurencję, systemy wolnych cen, jeśli handel zostanie utrudniony, jeśli narusza się własność prywatną, jedynym możliwym skutkiem jest ubóstwo. Poza tym na zakończenie chciałbym przekazać wiadomość wszystkim przedsiębiorcom tutaj obecnym, jak i tym, których tu nie ma, ale śledzą nas z każdego zakątka planety. Nie dajcie się zastraszyć ani politycznej klasie, ani pasożytom żyjącym z państwa. Nie ulegajcie klasie politycznej, która jedynie pragnie utrzymać się przy władzy i zachować swoje przywileje. Jesteście społecznymi dobroczyńcami. Jesteście bohaterami. Jesteście twórcami najbardziej niezwykłego okresu dobrobytu, jakiego kiedykolwiek doświadczyliśmy. Nie dajcie sobie wmówić, że wasza ambicja jest niemoralna. Jeśli zarabiacie pieniądze, to dlatego, że oferujecie lepszy produkt w lepszej cenie, przyczyniając się w ten sposób do ogólnego dobrobytu. Państwo nie sprzyja postępowi. Państwo nie jest rozwiązaniem. To właśnie państwo jest problemem. Jesteście prawdziwymi bohaterami tej opowieści i wiedzcie, że od dziś możecie liczyć na Argentynę jako na niezawodnego sojusznika. Bardzo dziękuję i niech żyje wolność, do cholery.